Witam was wszystkich bardzo cieplutko. Ja jestem Juno. Daisy Fitzroy. She's either a great hero or the worst of scoundrels, depending on who's doing the telling. She's good for an airship. I don't care if she's the queen of Harlem. Dobra, to ostatnio słyszeliśmy, ale tego nie patrzyliśmy, więc warto by sobie zerknąć. Skoro nam to Bioshock Infinite umożliwia. Tak, nie wiem, czy powiedziałam, czym was witam. Bo oczywiście spojrzenie na tytuł filmiku nie jest takie oczywiste, prawda? Co to jest? Nie, raczej tych wierzgnięć ja tak nałogowo nie używam, a przynajmniej jeszcze tego nie robię. A jak zacznę, to i kupnem czegoś takiego zacznę się może przejmować, a może i nie, bo pewnie zapomną. O, mogliby jakąś broń taką parasolkową zrobić, coś jak w Walicji. Ten mi nic nie powie, a myślałam, że to słuchanka, ale nie, niestety. O, nie mam tu iść, czyli może coś... Ciekawe, czy da radę to otworzyć jednym wytrychem, bo mamy trzy, a do tych różności to czasami pięć i w ogóle. Zaraz, tam jest dalsza droga, to ja tu nie chcę jeszcze iść. To wrócę za moment. Najpierw tutaj sobie popatrzmy. We are not looking for any help. You hear that? No help. How are we going to get into Finkton? Illegally. Let's look for another way in. Zaraz, to w ogóle mi wyglądało. Czyli co? Nie ma pracy, a ludziska chcą iść do pracy? Co z nimi nie tak? Grab that lockpick. Tutaj cudnie. To ona nie użyła żadnego wytrycha? A może. Może to jest jakoś tak rozwiązane, że na przykład jak z fabułą coś takiego jest związanego, no to po prostu... O, waga i miarka. Chciałam powiedzieć, że może to jest tak, że jak coś takiego jest związane z fabułą gry, to po prostu nie zabiera nam wytrychów. The truth is, I don't have a lot of time for all that prophecy nonsense. I tell you, belief is just a commodity. And old Comstock, well, he does produce, but like any tradesman, he's obliged to barter his product for the earthly ores. You see, one does not raise a barn on song alone. No, sir. That's Fink timber, a Fink hammer, and Fink's hand to swing it. He needs me, lest he soil his own. Ja zastanawiam się, czy te drzwi i tamte, których przed chwilą nie otworzyłam, prowadzą właśnie w to samo miejsce. Czy oni mnie zaatakowali właśnie? A, macie. Dobra, to ja jeszcze zrobię taki numerek. I was zaczną rozwalać, moi tu panowie. Pięknych, zielonych mundurach, którzy myślą, że mogą mi coś zrobić. Zaraz, tutaj wieją, może jakoś się... Właśnie tak całkiem zacnie spróbują ukryć, cholera jasna. O nie, amunicja mi się kończy i ja sobie nic fajnego nie wzięłam. Chciałam kucnąć tym razem. Zaraz. O, dobra, brak amunicji. Rewolwer, o kurde. No trochę kiepsko z tym, ale zaraz coś może lepszego znajdziemy, więc nie ma co narzekać. Dobra, tak. A jeszcze ten. Aha, skrzydełko. Cudownie. I... A, masz. Dobra, tak, tak, tak. Kurde, dlaczego ona mi... No, dawaj amunicję, dzięki mała, ale... Zaraz, jakoś
tak może, żeby bezpiecznie mi się tu zrobiło. Zaraz spróbujemy go. Tak, tak, tak. Nie? Ten leci, leci, leci i umarł. Dobra. Nie, 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 nie tak, nie tak. A masz. Dobra, czy widzą tu fajniusią broń? A no widzą. Kurde, weź, weź, weźcie się oboje ode mnie. Odsuńcie. Jeden z nich skojarzył mi się ze Stalinem, nie wiem dlaczego. Nawet nie wiem, czy miał wąsy, ale jakoś tak wyglądał dziwnie. Ale pięknie im tak z głowy wylatują w powietrze. Czy ja mogę wziąć A100? A nie, to karabin. Myślałam, że to strzelba, tak jakoś, nie wiem, krzywo popatrzyłam. Dobra, wszystko sobie zgarniemy, póki taki spokojniejszy moment nam tutaj nastał. O, skrzynka pocztowa. Ktoś ananasa wysłał, tak? Komuś. Nie no, spoko. Fajna przesyłka, nie ma co. No dobra. O, dzwoneczek, nie możemy sobie drędnąć? Możemy, zadrędało przynajmniej. Nie wiem, czy samoistnie, czy... czy nie, ale zaraz, może coś pod dywanem nam gdzieś ukryli. Ej, czy tylko ja słyszę takie tykanie jakby bomby, czy czegoś? A może to po prostu jakiś budzik, a ja już mam dziwaczne podejrzenia. Dobra, tutaj nie mam iść, więc się przejdziemy właśnie tu. O! Automacik, no i jak to tam? A, sama amunicja i dobra. Karabin wyborowy. Czy to mi się potem przyda? Nie, to mi się... Dobra, czy tu coś... Gunsmith Chen Lin wanted for known connections to the outlaw Daisy Fitzroy. Looks like our guy's drawn attention. That's not good, is it? No. A tutaj tylko sól. Myślałam, że... Elizabeth. Oby było warto. No, strzelba, a nie mogą, więc... Jak chciałam zobaczyć strzelbę, to nigdzie nie było. A teraz już w sumie sama nie wiem. Czy brać ją, czy nie? Nie no, nie powinno być problemu ze znalezieniem jej w trakcie gry. Chociaż jeśli o to chodzi, to w Bioshocku duże... ułatwienie zaszło. I teraz tak, co my tu mamy? Zwiększenie celności? Nie chcę. Zwiększenie magazynka? W zasadzie też nie chcę. Zobaczcie, ja nic nie chcę. Może coś powinnam zacząć chcieć, ale jakoś tak. Nie no, nie widzę tu już nic takiego do przeszukania chyba. Chociaż nie no, tu jeszcze mogę na górę pójść. Wątpię, że tu coś jest. Pewnie tylko... coś słyszę. Aha, to jest to wyjście. Ale że mamy po drugiej stronie otwarte, no to nie będziemy wytrychów marnować. No dajcie spokój. O, kredens jeszcze nieprzeszukany jakiś. Stare kanapki, nie no. Cudownie. Czy to zadziała jakoś? O, proszę. I hold in my hand. Booker. It's Slate's locker. He must have worked here. This is my mother's diary. Why would Slate have it? My husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. My mother. She had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. No, dobra, dobra. Nawet możemy uciekać do Paryża, ale... Tam było jakoś... Jak ja mogę na przykład przesłuchać... Teraz. No bo ona zagłuszyła go, a jak to posłuchać?
child nonsense. She loved the child not. It seems the sainted lady would have preferred to let the seed of the prophet just dry out on the bedsheets. No to jedziemy. I to pykanie czegoś mi bardzo, bardzo nie odpowiada, to znaczy... Greetings. My name is Jeremiah Fick, and I want to share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why, it's the bee! Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, be the bee! Be the bee! O, rany, już tak dennego hasła propagandowego to dawno nie słyszałam. Hello? Mr. DeWitt? Yes? Hold for Mr. Fink, please. What's going on? DeWitt, Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. He seems oddly pleased to make your acquaintance. A bo to moja wina? I co? Utknęliśmy? Nie, jedziemy dalej. Well, the man's got an ego. Jak oni wszyscy w Bioshocku, co? Wow. No i co? Nic nie powiesz? Ależ ona dziwnie teraz wygląda, ma dziwną twarz, taką jakąś... Znaczy minę. No, jak zwał, tak zwał. Bardziej takie trybikowe klimaty. At some shady establishment. You see, the Fink Company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker. Oh. O, nie wiedziałam, że tutaj się zatrzymamy. Welcome to Finkton. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. Okay. What does Mr. Fink want with us? Excuse me, miss, but Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. But why? So sorry, young miss. But any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Does this strike you as good news? It doesn't strike me as good news. A jak to ciekawe strzela? Chociaż... Mogę kogoś ustrzelić i wrócić, zmienić broń, czy nie? Co? 6 minutes and 5 minutes 50. I could do 5 and 50. 5 and 50. Zainteresowało mnie to, co widzą. Co? Licytacja pracy? Kurde, co to ma być? Ja wiem, że to światy jakieś utopijne, ale bez przesady. Dobra, to wszystko jest naprawdę dziwne tutaj. No ale jak nie mamy na to żadnego wpływu, to trzeba się jakoś w tych dziwnych realiach odnaleźć. O rany. Co wy tu zaczęliście? Jesteś dziwni ludzie. Boże.
relief. We need work. 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 Move it. Work. Disperse. Disperse. To jest jakieś nienormalne. No dobra. A tutaj? Dobra, ten tylko sobie beczki robi. To takie chyba mniej szkodliwe jest. Jak pobiegniemy za nim? Boże, on chyba nie ma zamiaru stąd skoczyć. Bo na przykład nie było pracy dla niego, co? Nie, ale to taki popularny motyw tak siedzących jakichś robotników i w ogóle co to jest? Aha. A co z chęcią w zasadzie sobie zobaczę, jak to działa. Może jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas na pewno. No jej, aż ona mnie straszy czasami. Dobra, to rozumiem na wytrycha jest. Okej. Działaj, moja droga. I to nie jest nasza dalsza droga. No nie jest na szczęście, więc może znajdziemy tu coś ciekawego. Jakieś wytrychy? Nie, nic. That poster. There's another cipher on it. Huh. So we need to find the code book? Yes. Hmm. Klub Dobre Czasy. Dobra, no to postaramy się go gdzieś odszukać. Tylko pytanie, gdzie on jest, co? Dobra. Klub Dobre Czasy. Zapamiętać. O rany, tam już widzę, ktoś się na nas pewnie zaczai, więc nie ma co liczyć na jakąś litość przeciwników. Dobra, idę sobie tutaj jeszcze popatrzeć, co to robi. Patrzę, że każdy ma jakieś zajęcie tutaj. I gdzie tu może być klub? W mieście, w którym wszyscy cenią raczej pracę, a nie czas wolny. Dawaj. Ależ ona ma oko, że tak znajduje te monety. Co to jest? Dobra, to... Ciekawe, czy teraz, czy po prostu mam na przykład użyć mocy, czy coś. Dobra, zobaczmy. Dobra, wiedziałam, że... Tak, to się skończy. Au, au, ktoś do mnie strzela, coś, gdzieś. Tak, oczywiście, już policja się okruszyła. Dopiero jakiś czas po tym, jak zniszczyłam wieżyczkę. Nie no, bo po co reagować wstrętnie, nie sądzicie? Dobra, dawaj, co masz, auć. Chciałam kucnąć, dlaczego on nie kuca jak trzeba? Co, on się czołga? Czy to jakiś taki dziwny unik? Nie wiem. Ojej, gra mi znowu coś przycina. Nie wiecie dlaczego. Dobra, mam iść tam. A co się kryje tutaj? Jezu, gro. Wracaj do normy, wracaj. Dobra. One day, ain't nobody noticed me. Then they think I done for Lady Comstock, and well, everybody noticed me. I head to Finkton, and I hide. I hide deep. The more they look, deeper I go. Only thing a color child can count on is the fact they're invisible. Aha, już widzę, widzę. Dobra. A to nie było takie trudne do utłuczenia, patrzą. Dobra, tutaj może coś się wala, czy nie? Tak nie bardzo. Dobra, to chodźmy może tam, gdzie trzeba wreszcie, a nie więcej szpędania się bezsensownego w tych odcinkach niż robienia czegokolwiek. Chociaż no, to jest już taka gra. Ładne wejście, takie... Mówiące, wejdź i zgiń. Dobra, ale jak sole są, to nie ma co narzekać. I
Tak, co tutaj mamy? Oczywiście trzeba zajrzeć za momencik, bo droga główna jest tam, prawda? No, na pewno nie tutaj. Cieszy mnie to. O, mamy klub Stare Dobre Czasy. Czyli co, idziemy tu? Klub Dobre Czasy. Nie wiem, dlaczego dodałam stare. Dobra, zobaczymy, co tam jest po prostu. Czyli, czy ja mam tutaj... Ha, czyli co, czegoś nam jeszcze brakuje? Nie, no to... Mamy słuchać jakichś dziwnych głosów? Dobra, to przynajmniej to sobie jeszcze zobaczmy. O, proszę. Dobra, ale to rzeczywiście wygląda na to, że... No, drzwi są zamknięte, czyli na razie naprawdę mam sobie po prostu stąd iść? Pewnie coś nam trzeba jeszcze znaleźć. Ojej, czyli... Ten obszar opuszczamy znowu. No i co nas tam na tym placu czeka? Zakładam, że jeszcze więcej oddziałów. A że mamy akurat zapis profilu, to pozwolę sobie zrobić tutaj cięcie. Dzięki za oglądanie. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.